Witam serdecznie, moim gościem Kamil Kuziel, Olimp Team. Witam serdecznie. Może dobrze zapamiętałem, 11-5 i twoje dzisiaj 6 goli, 3 asysty, zgadza się? Zgadza się, dokładnie. Kamil, naprawdę fantastyczny twój mecz dzisiaj, jeżeli chodzi o to spotkanie. Dałeś dzisiaj tak naprawdę wielkie możliwości swojej drużynie, ale tak naprawdę wykorzystywałeś swoje sytuacje. Na pewno, sytuacje były wykorzystywane, tam na pewno jeszcze kilka sytuacji mogłem dołożyć parę bramek. Ale wiadomo, chłopaki też tam wygrywali. Gdzieś tam myślę jeszcze o koronie Króla Strzelców w drugiej lidze. No i zobaczymy, na spokojnie. No właśnie, cały czas walczysz o Króla Strzelców. Wiem, że jednego meczu nie mieliście, to troszkę ci to utrudnia, ale przed wami jeszcze kolejne mecze, a umiejętności duże. Widzę, że bardzo fajnie gra cały Olimp, ale szczególnie ty współpracujesz świetnie z Wiktorem Weberem. Chyba jednak znajomość razem i, że tak powiem, granie od kilku lat daje efekty tu na boisku. Zgadza się. Z Wiktorem gramy już kilka sezonów razem w Jarmucie. Potem również na hali graliśmy razem. No i tutaj z Januszem w Olimp Teamie. Myślę, że się rozumiemy. Chyba to widać na boisku. No i... Jeżeli chodzi o Olimp Team, jest to dość ciekawa drużyna, ponieważ składa się z młodszych zawodników i starszych zawodników. Ja uważam, że takie właśnie mieszanki z doświadczenia plus młodości to jest najlepsza mieszanka na sukces. Zgodziłbyś się również z moją tezą? Myślę, że się muszę zgodzić. Tam mamy doświadczonych chłopaków, którzy zaasekurują nasze tyły. My tam z Wiktorem, wiadomo, młodość z przodu, gdzieś tam szarpiemy, próbujemy, ale myślę, że ogólnie jako cały monolit prezentujemy się bardzo dobrze. Co powiesz o rywalu, Clean Service? Myślę, że chociaż w pierwszym meczu nam stworzyli chyba więcej problemów, ale na pewno drużyna, która bardzo zaangażowana, dobra z tyłu. Oj. I ostatnie moje pytanie. Olimp Team, taka niespodzianka dość duża tego sezonu, bo przeskoczyliście eliminacjami trzecią ligę, jesteście od razu w drugiej i w tej drugiej praktycznie macie dość duże szanse na mistrzostwo. Jeszcze nie dziś, ale to się pomału odkłada. Także spodziewaliście się takiego sukcesu? Myślę, że od początku cel był jasny, awans do wyższej ligi, nawet myślę, że pierwsze miejsce, no i powolutku i do przodu się udaje. Tego życzę, aby się udało. Dziękuję za wywiad. Dzięki również.